Zesłanie Ducha Świętego z pism Luizy, słowa niepokalanej oblubienicy Ducha Świętego. Musisz wiedzieć, że gdy mój Syn wstąpił do nieba, ja pozostawałam z apostołami w wieczerniku, oczekując na Ducha Świętego. Wszyscy byli wokół mnie skupieni i wspólnie się modliliśmy. Nie robili nic bez skonsultowania się ze mną. Och, jak uważnie mnie słuchali, gdy zabierałam głos, aby ich pouczyć lub opowiedzieć jakąś historyjkę o moim Synu, której nie znali, jak na przykład szczegóły o Jego narodzinach, Jego dziecięce łzy, Jego gesty miłości, wydarzenia w Egipcie i te wspaniałych rzeczy ukrytego życia w Nazarecie. Byli zachwyceni, słuchając tak wiele niespodzianek i tak wiele nauk, które mi dał, a które miały służyć im, ponieważ mój Syn o sobie samym nie mówił apostołom nic albo bardzo niewiele. Mnie pozostawił obowiązek powiedzenia im, jak bardzo ich kochał, i o szczegółach, które znała tylko jego mama. Tak więc, moja córko, byłam pośród apostołów czymś więcej niż słońce w pełni dnia. Byłam kotwicą, sterem i barką, w której odnajdywali schronienie, w której byli bezpieczni i osłonięci przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mogę więc powiedzieć, że na moich matczynych kolanach dałam życie rodzącemu się Kościołowi, a moje ramiona były barką, która prowadziła go ku bezpiecznej przystani i która nadal go prowadzi. Tak więc nadszedł czas, w którym wstąpił do wieczernika Duch Święty, obiecany przez mojego Syna. Co za przemiana, moja córko! Gdy zostali nim napełnieni, zdobyli nową wiedzę, niezwyciężoną siłę i żarliwą miłość. Wstąpiło w nich nowe życie, które sprawiło, że stali się mężni i odważni tak, iż rozeszli się po całym świecie, aby rozpowszechniać odkupienie i oddać życie za swojego mistrza. Ja pozostałam z ukochanym Janem i byłam zmuszona opuścić Jerozolimę, ponieważ rozpoczął się grad prześladowań. Moja najdroższa córko, musisz wiedzieć, że ja nadal prowadzę w Kościele moje nauczanie i nie ma niczego, co by ode mnie nie pochodziło. Chciałabym oddać całe moje życie z miłości do moich dzieci i karmić je moim matczynym mlekiem. A teraz, w tych czasach, chcę okazać jeszcze bardziej szczególną miłość, odsłaniając, jak całe moje życie kształtowane było w Królestwie Woli Bożej. Dlatego wzywam Cię na moje kolana, w moje matczyne ramiona i tworzę dla Ciebie barkę, abyś mogła być bezpieczna, żyjąc w morzu woli Bożej. Nie mogłabym Ci udzielić większej łaski. Och, proszę Cię, spraw radość swojej mamie. Przybądź, aby żyć w tym tak świętym królestwie. A gdy spostrzeżesz, że Twoja wola chciałaby ożyć, przyjdź i schroń się w bezpiecznej barce moich ramion, mówiąc do mnie: moja mamo, moja wola chce mnie zdradzić. Tak więc oddaję ją Tobie, abyś w jej miejsce umieściła wolę Bożą. Och, jak bardzo będę szczęśliwa, mogąc powiedzieć: moja córka całkowicie do mnie należy, gdyż żyje wolą Bożą. Sprawię, że Duch Święty wstąpi w Twoją duszę i wypali w Tobie wszystko, co ludzkie, a swoim orzeźwiającym tchnieniem zapanuje nad Tobą i utwierdzi Cię w woli Bożej.
rozpalaj serce me, Duchu Święty, rozpalaj serce me, Duchu Święty, rozpalaj serce me. Jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem. Chcemy Cię uwielbić.